W wodzisławskim szpitalu został dziś otwarty oddział chorób wewnętrznych spod oddziałem geriatrycznym. Został tu przeniesiony ze szpitala w Rydułtowach. Wcześniej trzeba było przeprowadzić kapitalny remont. Dwie takie bolączki były największe. Pierwsza to ten dostęp do diagnostyki. Niestety my musieliśmy stamtąd z Rydułtów wozić tych pacjentów na pełną diagnostykę do Wodzisławia. Chociażby na komputer, na tomograf komputerowy, prawda? To wydłużało podjęcie decyzji odnośnie diagnozy i leczenia. I druga sprawa, no samy socjalny, sam socjal, jeśli chodzi o pobyt pacjenta. No. Sale bez węzła sanitarnego. W budynku zainstalowana została winda i urządzenia umożliwiające higienę pacjentów leżących. Na oddziale dostępnych będzie 45 łóżek. Do dyspozycji pacjentów będą sale jedno- oraz wieloosobowe. Komfort dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego no jest ogromny. To są stosunkowo małe sale. Każda ma swój węzeł sanitarny. Każda sala ma system przyzywowy, każda sala ma instalację tlenową. Dla komfortu i dla bezpieczeństwa pacjentów też na korytarzach jest monitoring, żeby można było obserwować tych pacjentów. Są dwie sale wzmożonego nadzoru, gdzie też jest monitoring i sala izolacyjna. Do nowo wyremontowanego oddziału pacjenci będą przyjmowani od 1 maja. Specjaliści z tego oddziału będą leczyć chorych na schorzenia układu pokarmowego, oddechowego, krążenia czy chorób powodujących anemię. Remont budynku wodzisławskiej interny jest początkiem inwestycji w tej placówce. Inwestycją, którą teraz po zakończeniu będziemy realizować, to remont oddziału ginekologii i neonatologii w budynku głównym naszego szpitala. W planach jest też budowa łącznika pomiędzy dwoma budynkami szpitala. Remont i wyposażenie oddziału wewnętrznego szpitala w Wodzisławiu kosztowały około 7 milionów złotych.